Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za przybycie i za poświęcenie czasu. Ja nazywam się Paweł Rzepa i dzisiaj chciałbym Wam co nieco poopowiadać o bezpieczeństwie AWS Lambdy. Zanim jednak zacznę, pozwólcie, że się przedstawię. Pokrótce pracuję jako starszy konsultant do spraw bezpieczeństwa w firmie Securing, a na co dzień zajmuję się przeglądami bezpieczeństwa chmury oraz wszelkiej maści pentestami. Od czasu do czasu wrzucam też swoje artykuły na Medium, a także staram się publikować, dzielić jakimiś najświeższymi newsami ze świata bezpieczeństwa chmury na moim Twitterze oraz LinkedIn. Także gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do followowania. Tyle tytułem wstępu. Żebyśmy mogli zacząć mówić o bezpieczeństwie Lambdy, to najpierw chciałbym Wam pokrótce przedstawić, jak ona działa. A więc AWS Lambda to nic innego jak środowisko uruchomieniowe dla naszego kodu, które jest uruchamiane na kontenerze w technologii Firecracker, i na tym kontenerze dociągane są wszelkie biblioteki, wszelkie zależności, wszystko to, co jest potrzebne do uruchomienia naszego kodu. I ten kod następnie może przetwarzać przeróżne zdarzenia, czyli eventy. I takim eventem może być na przykład request HTTP GET do naszego App Gatewaya, albo po prostu wrzucenie pliku na któryś z naszych bucketów S3. Taki event triggeruje Lambdę, wiem jak to brzmi, aczkolwiek mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, o co chodzi. Event powoduje, że środowisko uruchomieniowe Lambdy jest odpalane wraz z naszym kodem i dane zdarzenie jest przetwarzane. Jak już wspomniałem, Lambda jest tak naprawdę uruchomiana na kontenerze opartym o dystrybucję Amazon Linux. Jest taki fajny projekt, którego adres teraz widzicie, www.lambdashell.com, i w nim po prostu możemy nic innego jak powłokę do kontenera Lambdy. Ona nieco się różni od tej właściwej, ale o niuansach to możemy porozmawiać potem. Teraz mamy powłokę do Lambdy i teraz widzimy, że jesteśmy w katalogu var task. Tam trzymane są, jest źródło naszego kodu, w tym wypadku index.js. Natomiast co ciekawe, jeżeli żeby nasza Lambda się uruchomiła, musimy jej przyznać rolę. I ta rola trzyma klucze do tej roli wraz z STS tokenem, trzymane są w zmiennych środowiskowych, co oznacza, że te zmienne środowiskowe są bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, a muszę przyznać, że już mi się zdarzyło widzieć wyświetlone wszystkie zmienne środowiskowe Lambdy w błędzie, w stack trace, więc warto mieć to na uwadze, że tutaj są trzymane naprawdę poufne rzeczy. Poznajcie bohatera dzisiejszej prezentacji. Jest to Bastian, popularnie zwany Rudym. Kto zna, to zna. Bastian jest młodszym specjalistą IT, który zaczyna dewelopować serverless. W większych organizacjach jest tak, że jeżeli chcemy opublikować którąś z naszych aplikacji na produkcji, no to musi ona przejść dość restrykcyjny proces certyfikacji bezpieczeństwa, różnie to jest nazywane. Polega to na wielu, czy to w testach bezpieczeństwa, czy na przeglądach podatności. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje na wewnętrzny użytek, one często, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, one często są bardziej łagodnie traktowane i
tutaj ten cały proces certyfikacji bezpieczeństwa nie jest aż tak ważny. Oprócz tego, że Bastian zaczyna kodować w serverless, w architekturze serverless, używa również serverless framework. Serverless framework to jest chyba najbardziej popularny framework właśnie do pisania aplikacji w architekturze serverless. Polega on na tym, że jest to takie wielkie ułatwienie dla deweloperów, a mianowicie automatyzuje bardzo wiele kroków, które tak, to musielibyśmy robić ręcznie. Na czym to polega? Instalujemy to lokalnie, instalujemy serverless framework lokalnie u siebie. Możemy wtedy dewelopować nasz kod w naszym ulubionym lokalnym IDE. Za pomocą profilu do naszego konta AWS-owego jesteśmy w stanie ten kod deployować wraz ze wszystkimi zasobami potrzebnymi do obsługi naszego kodu. Czyli na przykład, jeżeli są budowane jakieś bakety, to wtedy serverless framework wspiera CloudFormation templates i te szablony są na podstawie pliku konfiguracyjnego serverless YAML. Tworzone są skrypty CloudFormation, na podstawie których później deployowana jest nasza aplikacja. I tyle tytułem wstępu. Czas na pierwsze zadanie Bastiana. Bastian ma za zadanie, aby stworzyć lambdę, która będzie automatycznie dodawała prefiks scan.me do dodawanych plików do jednego z bucketów. Mówię bucketów, ja wiem, że tutaj też ten angielski gdzieś tam się przewija, ale myślę, że jak piszę bucketów, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, a jak będę mówił o kubełkach, to niestety mogą się niektórzy pogubić, dla mnie przynajmniej na początku to nie było takie oczywiste. Okej. Co robi Bastian z tym zadaniem? No na pewno nie zaczyna dewelopować kodu, tylko zaczyna przeszukiwać internet w poszukiwaniu, czy już takiej gotowej funkcji gdzieś nie ma. I wchodzi na repozytorium paczek npm, czyli npmjs.com i znajduje tam taką paczkę S3 Rename. Ta S3 Rename widać, że została opublikowana 5 dni temu. Nie ma za wielu tygodniowych ściągnięć, bo tylko 53, no ale wydaje się po opisie, że robi dokładnie to, czego Bastian potrzebuje. No więc Bastian bez większego zawahania instaluje tą paczkę i wrzuca swój kod wraz z zależnościami, czyli wraz z zawartością paczki S3 Rename. I tutaj też kolejny plus frameworku, serverless framework, że można doinstalować odpowiedni plugin do niego i jeżeli instalujemy jakiekolwiek dependencies, czyli jakieś zewnętrzne paczki npm, to on je od razu nam pakuje do zipa i nasza funkcja jest deployowana wraz z zależnościami, czyli z dependencies. Jak widzimy w tym kodzie, została wykorzystana paczka S3 Rename, no i tutaj w linii 14 jest ten kod uruchamiany. No i Bastian jest przeszczęśliwy, bo faktycznie kiedy wrzucił zdjęcie szczęśliwy bastian.png, po odświeżeniu nazwa została zmieniona na scan.me szczęśliwy Bastian. Oprócz tego w logach widzimy, że file has been renamed successfully, żadnych błędów, wszystko wydaje się ok. Ale czy aby na pewno? Jak wejdziemy w zawartość index.js paczki S3 Rename, to zobaczymy tam taki
dziwny ciąg. Jest to nic innego jak zobfuskowany kod JavaScript, który mniej więcej robi coś takiego. Czyli sprawdza po pierwsze, czy w zmiennych środowiskowych jest AWS Access Key ID. Jeżeli taki AWS Access Key ID się faktycznie tam jest, to wtedy jest on wysyłany jako parametr GET do mojego VPS-a. I jeżeli ten kod się wykona, to na moim serwerze dostanę nic innego jak właśnie AWS Access Key ID. Możemy oczywiście wyciągnąć AWS Secret Key i AWS Session Token. Nie wiem, w którym momencie dokładnie przerwało, więc pozwólcie, że powtórzę. W naszej funkcji jest Rename. Tam jest zaobfuskowany kod JavaScript, który robi mniej więcej tyle, że sprawdza najpierw, czy wśród zmiennych środowiskowych znajduje się AWS Access Key ID i jeżeli tak, to wysyła go na mój serwer. I jak widzicie w logach mojego serweru, na moim VPS-ie widać, że ten klucz się pojawił. Dodam, że tą paczkę zrobiłem tylko i wyłącznie dla dema pod tą prezentację, natomiast tych ściągnięć było ponad 500 tej paczki S3 Rename, no i na moim serwerze no, nie pojawiło się tylko klucze z mojego dema, dlatego na wszelki wypadek nie chciałem właśnie wyciągać nic innego niż Access Key ID. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle przed tym się bronić? Jesteśmy i możemy to zrobić na przykład uruchamiając naszą Lambdę w VPC, ponieważ domyślnie Lambda nie jest uruchamiana w naszym VPC, musimy ją dopiero podpiąć pod konkretne VPC. Tam z kolei możemy ją uruchamiać w prywatnej podsieci, gdzie już możemy konfigurować routing tak, żeby na przykład nic z niej nie wychodziło. Jeżeli potrzebujemy, żeby nasza Lambda była w stanie komunikować się z innymi naszymi zasobami, no to możemy skorzystać z AWS VPC Endpoints, natomiast wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby odpowiednimi politykami ograniczyć dostęp do tych zasobów. Przykładowo tutaj mamy bucket, w którym mamy taki statement condition i to jest warunek, że źródło ID naszego źródłowego VPC, czyli nikt inny, jeżeli dodamy taką bucket policy, to nikt inny spoza VPC nie będzie w stanie do tego bucketu sięgnąć, nawet jeżeli będzie miał uprawnienia IAM. Jeżeli będziecie szukać po internecie coś na ten temat, to bardzo prawdopodobne, że natraficie na to, żeby skorzystać z Function Shield. Czemu się nie dziwię, bo na pierwszy rzut oka to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Chłopaki z PureSec wypuścili taką darmową bibliotekę Function Shield, którą to dodajemy do każdej z naszej funkcji i w niej możemy konfigurować polityki, jak na przykład blokować ruch wychodzący albo blokować zapis do folderu TMP, ponieważ w kontenerze Lambdy domyślnie możemy zapisywać tylko i wyłącznie w folderze TMP, a tutaj możemy to blokować albo też tworzenie jakichś procesów dzieci, też możemy to blokować. Niestety ta biblioteka Function Shield nie jest już dłużej utrzymywana, czyli krótko mówiąc jest już niestety deprecated i są obejścia na te ograniczenia. Mianowicie to outbound connectivity jest faktycznie blokowane, jeżeli wychodzi poza cloud.
jeżeli atakujący będzie miał swój endpoint na AWS-ie, no to nie zostanie to niestety zablokowane. Czyli znów taki, to jest ten sam problem, co przy Guard Duty. Na przykład Guard Duty, jeżeli znacie, to on zgłasza informację, że klucze zostały wykorzystane poza na przykład instancją EC2, ale jeżeli uruchomimy je na innym koncie AWS-owym, to już Guard Duty nie znajduje tego jako problem. W związku z tym proszę o rozważne traktowanie tego Function Shield. To jest zawsze jakaś ochrona jest lepsza niż żadna, natomiast nie można zdecydowanie Function Shield traktować jako jedyna ochrona. Jako dodatek jak najbardziej, szczególnie, że mamy tam opcję oprócz blokowania, alertowania i wtedy możemy, i wtedy widzimy, czy coś złego się działo. Teraz, a czy można taki atak przeprowadzić na większą skalę? Okazuje się, że jak najbardziej i takie rzeczy się jak najbardziej dzieją. Jeżeli znacie paczkę Event Stream, ona jest bardzo popularna albo swego czasu była jeszcze bardziej popularna. Jak widać, prawie 1800 innych paczek jest zależnych od tej jednej. Tygodniowe ściągnięcia, no tutaj uzyskuję dużo lepszy wynik niż przy poprzedniej paczce, bo prawie 1 800 000. I zwróćcie też uwagę, że obecna wersja to 4.0.1, ale co się działo wcześniej? Twórcą tej paczki Event Stream jest Dominik Tarr. To doświadczony deweloper, co też widać po ilości osób śledzących go, po ilości opublikowanych repozytoriów i oczywiście Event Stream nie jest jedyną paczką, która jest wypuszczana przez Dominika w ramach open source. Natomiast pod koniec października 2018 roku ludzie z przeróżnych projektów zaczęli zgłaszać pewne podejrzane zachowanie. Mianowicie zaczęli dostawać ostrzeżenia, tak zwane deprecation warning, czyli że metoda, która jest tam używana, jest już przestarzała i powinna być zastąpiona inną. No tylko, że ludzie zaczęli zgłaszać, ale my mamy wszystko w najnowszej wersji, no a przede wszystkim my nic nie robimy w naszej aplikacji, co by wymagało metody, jakiejś metody krypto, a taka tutaj właśnie była zgłaszana. Community zaczęło w takim razie drążyć temat, co się dzieje, bo to nie był jeden projekt, ale wiele, wiele projektów i po prostu skontaktowano się z Dominikiem, dlaczego ostatnio ktoś o pseudonimie Right9Control miał uprawnienia do modyfikacji tego repozytorium. No i to jest chyba najsmutniejsza część tej historii, mianowicie Dominik odpisuje, wysłał mi maila z wiadomością, że chętnie zająłby się utrzymaniem tego modułu, ponieważ Dominik już nie zajmował się nim, nie używał go od lat i go po prostu nie potrzebował, więc bez większego zastanowienia po prostu oddał uprawnienia temu użytkownikowi do utrzymania tej paczki. I co zrobił Right9Control? Przez 12 dni w zasadzie nie działo się absolutnie nic podejrzanego, w zasadzie takie kosmetyczne zmiany typu aktualizacja README i tym podobne. Natomiast w następnej wersji Event Stream, czyli w wersji 3.3.6, dodał swoją zależność, czyli FlatMap Stream. I zwróćcie uwagę na semantyczne wersjonowanie. Mianowicie ten daszek z przodu FlatMap Stream oznacza tyle, że wersja FlatMap Stream ma być kompatybilna z jakąkolwiek, z najnowszą wersją z Minor albo
patch change, czyli ta pierwsza wartość to jest major change, która wprowadza zmiany niekompatybilne, natomiast zmiana minor, podniesienie minor oznacza dodanie nowej funkcji, ale jest to kompatybilne z resztą. I w końcu patch change, czyli na przykład zmiany związane z bezpieczeństwem, z łataniem podatności. Następnie po swojej stronie, ponieważ on był głównym kontrybutorem Flatmap Stream, aktualizował go do wersji 0.1.1 i wszystkie paczki Event Stream w wersji 3.3.5 zaciągały ten nowy kod Flatmap Stream. I ten kod wyglądał mniej więcej tak, czyli niewiele wiadomo w zasadzie, co tu się dzieje, ale oczywiście można liczyć na community i po jakimś czasie zorientowano się, że tam był zaszyfrowany kod i kluczem do deszyfracji tego kodu była hierarchia paczek. I jeżeli na tym najwyższym poziomie znajdował się Copay Dash, czyli inna paczka NPM, to tym kluczem można było deszyfrować kod, który się następnie uruchamiał. Natomiast i Copay Dash czym jest? No to jest platforma do tworzenia i zarządzania portfelami Bitcoin. Jeżeli kod się uruchomił, to po prostu czyścił portfele. Natomiast jedną z metod użytych w tym złośliwym kodzie było create decipher, które od noda w wersji 10 już był deprecated i powinno się używać innej metody zamiast tego. Więc tak naprawdę cały ten atak wyszedł tylko przez brak szczęścia dla Write 9 Control, ponieważ nie mógł przewidzieć tego, że któraś z użytych metod będzie deprecated. Natomiast myślę, że na tej historii dobrze widać, jakie jest, że wiele z naszych aplikacji jest zależnych od kodu, do którego zupełnie nie mamy pewności, czy on na pewno jest bezpieczny. I jeszcze, żeby wam uzmysłowić problem dependencies, to tutaj jest taka fajna wizualizacja, mianowicie jeżeli wpiszemy paczkę jakąś NPM-ową, na przykład Event Stream, to widzimy, jakie inne paczki są wykorzystywane przez Event Stream. Tutaj ich widzimy niewiele, ale jeżeli wrzucimy paczkę typu na przykład Express, co jest bardzo popularną paczką w Node.js-ie, no to widzimy, że tych kropek zaczyna być bardzo dużo. I teraz jeżeli pojawi się w którejś z tych kropek błąd bezpieczeństwa, oznacza to, że ten błąd bezpieczeństwa również może dotyczyć używanej przez nas kodu używanego przez nas i w ramach paczki Express. Każda z tych kropek, innymi słowy, mogłaby być takim flatmap stream, który nie bezpośrednio wstrzykuje kod do naszej aplikacji. Teraz, czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście bardzo zalecanym jest to, i tu już nie tylko w zasadzie w kontekście serverless, ale w ogóle, jest monitorowanie pod kątem nowych podatności w zależnościach. Rozwiązaniami komercyjnymi cieszącymi się chyba największą popularnością jest Snyk oraz Black Duck, natomiast open source'owym odpowiednikiem jest OWASP Dependency Track. Co więcej, możemy skorzystać przed releasem naszej aplikacji, możemy skorzystać z narzędzia NPM Audit Fix, który automatycznie, jeżeli są znane podatności oraz są
fiksy na nasze paczki, na nasze dependencies, to on automatycznie je dociągnie. Jeżeli któraś z aktualizacji wymaga major change, czyli może wpływać na działanie naszego kodu, to wtedy jesteśmy powiadamiani o tym i możemy to zrobić sami. Drugim wyzwaniem Bastiana jest to, aby tylko niektóre rozszerzenia były skanowane, czyli nie ten prefiks scan.me nie był doklejany do każdego pliku, ale tylko do niektórych. No i znów Bastian niewiele myśląc poskakał po wątkach Stack Overflow, no i skleił takiego regexpa, czyli wyrażenie regularne, które będzie filtrowało tylko po rozszerzeniu. Oczywiście jest to dużo przesadzone wyrażenie regularne, aczkolwiek Bastian wrzucił to w taką stronkę regex101.com i tutaj widzimy, że to wyrażenie regularne według na potrzeby Bastiana zdecydowanie się sprawdza, ponieważ wrzuca plik test PDF i nic nie zwraca. Natomiast jeżeli będzie test PNG, no to już jest zwracane jako true. Natomiast jeżeli jako nazwę wrzucimy taki ciąg znaków A, nagle dostajemy powiadomienie, że jest catastrophic backtracking. Co polega na tym, że silnik regexowy szuka, cofa się i szuka i podejmuje inne decyzje, licząc na to, że będzie mógł dojść do końca i powiedzieć, że albo to wyrażenie regularne przeciwko danemu stringowi coś zwraca, albo nie. Natomiast ilość sprawdzeń po prostu wzrasta logarytmicznie i powoduje to tyle, że jest alokowana cała pamięć na przeszukiwanie tego i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Pytanie, czy denial of service, podatność typu denial of service jest nadal aktualna w architekturze serverless? Jeżeli każde zdarzenie jest obsługiwane indywidualnie przez oddzielną instancję Lambdy, co też nie jest do końca prawdą, no ale dla uproszczenia możemy tak przyjąć. Natomiast musimy wiedzieć, że to może wiązać się z całkiem dużym kosztem. Mianowicie, domyślny timeout w Lambdzie to 3 sekundy, natomiast jeżeli korzystamy z serverless framework, ten timeout jest zwiększany do 6 sekund, a maksymalnie może być zwiększony do 15 minut. Cena za Lambdę głównie zależy od tego, nie ile requestów zostanie wysłanych, a bardziej jaki będzie czas przetwarzania, czyli czas wykonywania się Lambdy. No ponieważ mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą, że w serverless płacimy tylko za korzystanie z Lambdy, czyli za innymi słowy, za moc przerobową. W serverless framework domyślnie jest alokowana do każdej funkcji, alokowany jest 1 giga pamięci. No i widzimy, że przetwarzanie przez 100 milisekund przy jednogigowej zaalokowanej pamięci to są jakieś śmieszne pieniądze. Natomiast wysłanie 100 tysięcy żądań przy założeniu, że timeout został zwiększony do 15 minut, a więc w konsekwencji jest to 900 tysięcy milisekund, to już ten koszt rośnie nam do około $1500. I tutaj warto też nadmienić, że te koszty nie zawsze muszą być celowanym atakiem złośliwej konkurencji czy
pracowników, którzy są źli na swoich szefów, ale to może być po prostu właśnie w wewnętrznych aplikacjach, wewnętrznym obiegu mogą takie błędy się zadziać i przy próbie automatyzacji tego, no to możemy po prostu popłynąć z kosztami. Tutaj na screenshocie na dole widzimy, że wysłanie pliku o nazwie abracadabra powoduje, że tutaj dostajemy timeout. Czy możemy coś z tym zrobić? Na pewno powinno się wyszukiwać wszelkich anomalii, nie tylko związanych z Redosami, ale anomalie powinny być wyszukiwane w logach. I wiem, że akurat w rozwiązaniach chmurowych to nie jest trywialny problem. Myślę, że o logowaniu i monitoringu po prostu stworzę osobną prezentację. Natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę na billing alarm, który możemy ustawić w CloudWatchu, który ma teraz taką możliwość anomaly detection. I na podstawie artificial intelligence, silnik po stronie Amazonu, wyszukuje, że nagle, że nasza lambda cały czas wykonywała się w okolicach 100 milisekund, ale nagle mamy coraz więcej wywołań, które trwają po 9000 milisekund, co jest zdecydowanie czymś podejrzanym. I taki billing alarm możemy ustawić tak, żeby wysyłał nam automatycznie maila z notyfikacją, że coś się nie dzieje, albo po prostu ustawić threshold na jakąś kwotę, że jeżeli koszta za lambdę przekroczą nam ileś, to wtedy ten mail powinien zostać wysłany. No i oczywiście nie mam wątpliwości, że wszyscy słuchacze znają i rozumieją wyrażenia regularne, ale tak na wszelki wypadek, tak żeby się tylko upewnić, że mieliśmy rację, polecam taką stronkę Redos Checker, żeby po prostu wrzucić tam to swoje wyrażenie regularne, kliknąć ten test i niech nam powie, że faktycznie nie myliłeś się, to wyrażenie regularne jest jak najbardziej bezpieczne. Ok, czas na kolejne wyzwanie Bastiana. Trzecie wyzwanie Bastiana. Lambda powinna dodawać wpis do bazy DynamoDB. I znów, Bastian niewiele się zastanawia, wrzuca connection stringa do zmiennych środowiskowych i wszystko działa, wszystko się wykonuje tak, jak powinno. Pytanie, czy jest to bezpieczne? No jak po tytule tutaj możecie się zasugerować, tak nie powinno się przekazywać sekretów, a już Wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli korzystamy z frameworku Serverless Framework, to zip z kodem naszej lambdy oraz ze wszystkimi artefaktami, włącznie z jakimiś dependencies i szablon CloudFormation lądują w stworzonym przez Serverless Frameworku do bucketu. I teraz każdy w obrębie naszego konta AWS, który ma dostęp odczytu plików w S3, co jest bardzo popularnym przywilejem, może po prostu odczytać te wszystkie sekrety. Domyślnie Serverless Framework, tworząc swój bucket, dodaje taki bucket policy, który ogranicza jedynie korzystanie z danego bucketu przez HTTP, czyli bez TLS-a, czyli połączeniem nieszyfrowanym. Fajnie, że takie coś dodaje, ale uważam, że to jest za mało, ponieważ każdy użytkownik w obrębie naszego konta
z uprawnieniami S3 będzie miał uprawnienia do tego, żeby zajrzeć we wszystkie pliki na tym bakecie. I tutaj widzimy, że mamy, że każda wersja Lambdy, którą deployowałem, jest niejako w osobnym folderze. W takim folderze, jeżeli w niego wejdziemy, to widzimy, że mamy compiled CloudFormation template i jeżeli go odczytamy, to atakujący, który zdobył wycieknięte klucze albo ktokolwiek inny z naszej organizacji z dostępem do tego bucketu, będzie w stanie po prostu odczytać w plain tekście wszystkie sekrety. Co możemy zrobić? No oczywiście zalecane jest, żeby sekrety szyfrować i możemy się i nie trzymać ich w zmiennych środowiskowych, a trzymać je w Secret Managerze albo w Parameter Store. Czym się te dwa różnią? No Parameter Store jest darmowy, a Secret Manager jest już płatny. Natomiast Secret Manager ma lepszą integrację z bazami danych, przez co umożliwia na przykład automatyczne rotowanie klucza, czyli zmienianie. My się tym nie musimy w ogóle przejmować, natomiast po stronie Amazona, po stronie usługi Secret Manager ten klucz jest rotowany, czyli podmieniany na coś innego, ale z perspektywy naszego kodu, tego co wysyła, czyli z perspektywy naszego serverless framework, możemy się odnosić do sekretów właśnie w taki sposób. Czyli to i w ostatnia wartość true oznacza, że wartość dbpass jest zaszyfrowana. I tutaj też możemy za pomocą polityk KMS, key policy, możemy definiować, kto może ten sekret deszyfrować. Czwarte wyzwanie Bastiana to było stworzenie aplikacji, gdzie kandydaci będą mogli przesyłać swoje CV. Bastian miał zrobić tylko proof of concept, żadną produkcyjną aplikację. No więc Bastian ją zrobił. Mamy taką stronkę i podajemy link do naszego CV. W tym wypadku tutaj ja mam jakiś swój bucket, do którego wrzuciłem swoje CV i następnie przekazuję jako parametr ten URL i w odpowiedzi otrzymuję komunikat, że otrzymaliśmy twoje zgłoszenie, wkrótce się z tobą skontaktujemy, dziękujemy. No i znów szczęśliwy Bastian cieszy się, że wszystko jest jak trzeba. Natomiast jeżeli dodamy średnik, czyli zrobimy taki bardzo ubogi fuzzing, to w błędzie zobaczymy, że tak naprawdę tutaj jest sklejana komenda z curl albo curl, czyli zaciągany jest ten plik, a następnie uruchamiany jest program CatDoc, który konwertuje tekst z pliku doc do plain tekstu. Natomiast jeżeli my na końcu naszego, widzimy, że tutaj jest ewidentny brak walidacji, jeżeli po prostu dostawimy ten średnik, no to widać, że tutaj się pojawi error. I co atakujący może z tym zrobić? No oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, sekrety pod roli, czyli klucze AWS-owe, które dadzą nam uprawnienia roli podpiętej pod daną funkcję serverless, trzymane są w zmiennych środowiskowych, więc jeżeli po średniku wpiszemy ENV, to widzimy, że
odpowiedzi wypluwa nam błędy, ale oprócz błędów zmienne środowiskowe, a w tym klucze AWS-owe. No i oczywiście użytkownik atakujący może teraz po swojej stronie je skonfigurować i będzie miał takie uprawnienia jak nasza Lambda. Czy możemy się przed tym bronić? No, w dojrzałych organizacjach analiza statyczna kodu jest wpięta w CI/CD pipeline, w związku z tym każdy kod, który będzie publikowany, najpierw jest analizowany pod kątem podatności i dopiero jak reviewer zatwierdza, że jest OK, to wtedy ten kod może pójść dalej. Oprócz tego chciałbym się z Wami tu podzielić OWASP Serverless Top 10, to jest taka interpretacja OWASP Top 10 dla serverless. Też całkiem ciekawy dokument. No i teraz najlepszym ćwiczeniem jest praktyka i tutaj chciałbym się z Wami podzielić takimi trzema projektami, na których możecie po prostu pobawić się właśnie z atakowaniem Lambdy. No i pierwszy to jest Serverless Goat. Projekt o tyle ciekawy, że nie musimy, choć możemy, nie musimy go stawiać u siebie, a możemy od razu przejść i bawić się na już postawionej infrastrukturze. Podobnie jest przy Floss 2, tam są dwie ścieżki Defendera i Attackera. Właśnie jako Attacker możemy się pobawić trochę z Lambdą. No i w końcu Deemed Vulnerable Serverless Application, którą już musimy postawić u siebie. I jaki teraz problem może wyniknąć z takich wstrzyknięć? Oczywiście wyciek kluczy to jedno, natomiast możemy tam wrzucić inne komendy, które na przykład skorzystają z podpiętej roli i będą robić jakieś złe rzeczy na naszym koncie AWS-owym. I wystarczy tak naprawdę tylko jedna podatna funkcja, żeby narobić nam niemałych problemów. Domyślnie w Serverless Framework możemy mieć jedną współdzieloną rolę IAM, która jest współdzielona przez wszystkie funkcje w ramach jednej aplikacji. Istnieje możliwość, żeby stworzyć własne, customowe szablony CloudFormation, natomiast problemem jest to, że nikt tego nie robi, bo to jest duży overhead, jeśli chodzi o czas pracy, więc korzysta się z jednej roli. Jeżeli korzystamy z jednej roli i na przykład jedna z funkcji potrzebuje dostępu do S3, druga z funkcji dostępu do DynamoDB, a trzecia w ogóle żadnego, to wszystkim trzem dajemy rolę i do DynamoDB i S3. I teraz jeżeli jest podatna ta funkcja, która w ogóle nie korzysta z DynamoDB ani S3, a okazuje się, że jesteśmy w stanie wykorzystać tą podatność, żeby zrobić jakąś operację właśnie na DynamoDB czy S3. Odpowiedzią na ten problem jest stosowanie polityki IAM per funkcja. Umożliwia nam to, i to też jest jakby w ogóle zaleta używania Serverless Framework, że jeżeli community znajduje jakieś braki w całym frameworku, no to publikują swoje pluginy. Jednym z takich pluginów jest właśnie Serverless IAM Roles per Function, który umożliwia, jak tutaj widzicie, to jest w ogóle wycinek dokumentu Serverless YAML, i tutaj, jak widzimy, do każdej funkcji jest doklejany IAM role statements, gdzie tutaj definiujemy, jakie uprawnienia powinna mieć ta konkretna funkcja.
Do tworzenia polityk bardzo Was zachęcam, żeby skorzystać z generatorów polityk, a to dlatego, że już niejednokrotnie spotkałem się gdzieś u klientów z takim zapisem, że przykładowo była potrzeba, aby dana grupa użytkowników miała uprawnienia do zapisu w bakiecie, no i żeby do swoich plików mogli dodawać tagi. I administratorzy robili to tak, że dawali posłowie put, dawali wildcard, czyli znaczek gwiazdki, co oznacza, że i put object i put object tagging będą, ci użytkownicy automatycznie będą mieli te wymagane uprawnienia. Natomiast jeżeli damy tam wildcard, damy tam znaczek gwiazdki, no to często nieświadomie damy dużo więcej uprawnień niż tego potrzebujemy. I tutaj widzimy, że na przykład można put z gwiazdką oznacza, że dana osoba również może zmieniać access control list do danego bucketu. Innymi słowy, może zrobić dany bucket publicznym, może zmieniać access control list do każdego obiektu z osobna. No i to generuje niestety pewne ryzyka. W związku z tym zachęcam, żeby jednak korzystać z generatorów polityk, a nie starać się robić tego samemu. I na koniec chciałbym się podzielić z Wami pewną własną refleksją. Mianowicie, jak pamiętacie, serwerownie z lat 90., to one często wyglądały mniej więcej tak. Przynajmniej ja takie widziałem. Natomiast w trzeciej dekadzie 2000 lat no, przenieśliśmy nasze środowiska w dużej mierze już do chmury i bardzo często podczas przeglądów bezpieczeństwa widzę po prostu jakieś śmieci, to znaczy pozostałości po testach, po starych projektach i tym podobnych. I one tak wiszą od często kilku lat, właśnie na przykład funkcje o nazwach test, hello world, my dummy funk i tak dalej, gdzie osoby eksperymentując, no po prostu pobawiły się i to, no i później koniec zabawy, coś ich oderwało i one tak wiszą. I teraz wiszą, nawet jeżeli jest to środowisko deweloperskie i one tam wiszą, a któryś z atakujących będzie, znajdzie na przykład jakiś publiczny API gateway, przez który będzie można się dostać do, wywołać taką testową funkcję i tam znajdzie podatność, no bo też przecież nikt nie poświęca jakiejś dużej uwagi bezpieczeństwu testowych funkcji, no to może to oznaczać duże problemy, bo nierzadko właśnie ze środowiska deweloperskiego jednak jest jakieś proxy, przez które możemy wyskoczyć do produkcji. I nie mówię tego, jako ja bym był święty i nigdy nie robił, ponieważ moje konta to bardzo często mają mnóstwo takich idiotycznych nazw i jeszcze więcej śmieci. Dlatego chciałbym Was zachęcić, że jeżeli macie takie swoje testowe konto, konto do zabaw, jakkolwiek je nazywać, to możecie skorzystać z takiego narzędzia AWS Nuke, które, jak sama nazwa wskazuje, niszczy absolutnie wszystko. Czyli pobawiliśmy się, no to sobie na koniec dnia odchodzimy, już nie potrzebujemy tego, odpalamy AWS Nuke, który usuwa wszystkie zasoby na naszym koncie. Podsumowując, omówiliśmy sobie zagrożenia wynikające ze wstrzykiwania kodu poprzez dependencies, poprzez zależności używane nierozważnie w naszym kodzie.
I tutaj musimy, pamiętajcie, że musimy monitorować podatności. Te podatności cały czas na bieżąco są publikowane. Narzędzia takie właśnie jak SNYK, jak Black Duck czy OWASP Dependency Track, one wyciągają co jakiś czas z tej bazy danych informacje na temat dependencies używanych przez nas i notyfikują nas, że w tej paczce pojawiła się podatność, trzeba ją szybko naprawić, no i wtedy faktycznie aktualizujemy nasz kod. Opowiedzieliśmy sobie także o błędach ze wstrzyknięć poprzez aplikację, czyli poprzez odwoływanie się do API Gateway i że też możemy wstrzyknąć kod, który zostanie uruchomiony w naszej Lambdzie. No i tutaj trzeba faktycznie po pierwsze dbać o to, żebyśmy nic nie wystawili publicznego, nawet podczas testów, żebyśmy też na to uważali również wprowadzić ograniczenia, na przykład właśnie uruchamiać Lambdę w podsieci, która ma wyłączony ruch wychodzący. Kolejna rzecz to wycieki poprzez źle przechowywane sekrety. I pamiętajcie o tym, że dostęp do tego bucketu będą mieli wszyscy w waszym koncie, którzy mają uprawnienia odczytu do bucketów S3. I na koniec korzystajcie z polityki per funkcja po to, żeby każda lambda była ograniczona do minimum i zezwalała tylko na potrzebne akcje. Tyle z mojej strony. Ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy przedstawiam tę prezentację, bardzo chętnie usłyszałbym wasz feedback. Wiem, że została opublikowana ankieta, więc w sumie może tutaj nadmiarowo wrzuciłem swoją. Więc prośba, czy to na mojej, czy na SecOpsowej ankiecie, prośba o feedback. Również gdybyście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie bezpieczeństwa chmury, bardzo chętnie odpowiem, zapraszam do kontaktu. I co? I czekam na pytania, jeżeli się takie pojawią. Paweł, wkleiłam ci jedno pytanie na czat, ale takie bardziej z początku twojego wystąpienia. Mam wrażenie, że wypełniłeś i w pełni temat, ponieważ pytania się na razie nie pojawiają w większej ilości. Także tutaj wychodzi na to, że wszystko powiedziałeś i wyczerpałeś w pełni. Chciałbym, żeby tak było. Myślę, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, to jeszcze będą się do ciebie zgłaszać uczestnicy tymi kanałami, które podałeś. Widzę jedno pytanie, tak? To tak, to jest jedno przyklejone pytanie, natomiast mam wrażenie, że w podsumowaniu już nawet na nie odpowiedziałeś, ale oczywiście oddaję ci jeszcze głos, żebyś mógł sam też powiedzieć. Ale to jest to jedno pytanie, tak jak patrzę na czat, nic więcej się nie pojawia. Okej. Okay. Tak, to dokładnie. Pytanie brzmi, w skrócie chodzi o jakąś gotową paczkę NPM, która podkrada klucze. Tak, dokładnie. Tą paczkę sam sobie opublikowałem bez rozgłaszania jej gdziekolwiek, a mimo wszystko było ponad 500 ściągnięć. Ta paczka już nie jest publiczna, ponieważ dziś ją usunąłem. Natomiast no, jak widać, absolutnie każdy może sobie dodać taką paczkę i prawdopodobnie znajdzie się ktoś, kto z niej skorzysta. Inny rodzaj, inny wektor ataku
związany właśnie z dependencies, to jest to, że nie zawsze atakujący muszą atakować wasz kod, tylko wiedząc, z jakich dependencies skorzystacie, mogą atakować albo właścicieli danych dependencies, albo kontrybutorów do tego dependencies i w ten sposób zupełnie będziecie nieświadomi, że ktoś wam strzykuje ten kod. Bez odpowiedniego monitoringu nikt się prawdopodobnie nie zorientuje.